Cześć! W tym filmie chciałbym pokazać starą książkę pod tytułem SZANDOR KOWACZ. Jak widać oprawa książki jest dosyć mocno zniszczona, ale da się rozczytać jeszcze napis Biblioteka Dzieł Wyborowych Teodor Tomasz Jesz, SZANDOR KOWACZ, tom pierwszy. Książka Szandor została wydana w 1898 roku, a dokładniej 5 sierpnia 1900, 1898 roku. Jak widać, jest tutaj podany tytuł: Szandor szkic Teodora Tomasza Jerza z przedmową Piotra Chmielowskiego, tom pierwszy. Warszawa Redakcja i Administracja Nowy Świat 47 1898 rok. Po drugiej stronie mamy również informacje ym, o cenach, warunki prenumeraty, komitet redakcyjny oraz imiona wydawców. Warto również zwrócić uwagę na cenę, podaną jeszcze w kopiejkach. Książka kosztowała 40 kopiejek, ze względu na to, iż miała oprawę. Książka w sam sama w sobie nie jest w złym stanie, biorąc pod uwagę to, że ma 123 lata. Jest to dosyć ciekawa książka wydana w XIX wieku i polecam przeczytać również jej nowsze wydania, o ile ktoś ma. Tymi słowami chciałbym zakończyć dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że się spodobał. No i cześć.